ograniczono do minimum terminy administracyjne. Nie wpłynęło to jednak na wymogi dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki. Tak jak pozostałe produkty lecznicze, musiała spełnić rygorystyczne wymagania, aby zostać dopuszczona do obrotu. Badania kliniczne nad szczepionką miały trzy fazy. Ich celem było sprawdzenie, czy szczepionka jest skuteczna, bezpieczna, ustalenie optymalnego sposobu dawkowania oraz możliwych działań niepożądanych. W badaniu wzięło udział 40 tysięcy osób. U niektórych z nich wystąpiły krótkotrwałe objawy niepożądane. Informacje o tych objawach niepożądanych zawiera charakterystyka produktu leczniczego szczepionki oraz ulotka dla pacjenta. Zostały opracowane szczepionki podjednostkowe, szczepionki wektorowe i szczepionki mRNA. Aktualnie w Polsce dopuszczone do obrotu są szczepionki mRNA. Nie zawierają osłabionych ani zabitych wirusów. One replikują w ludzkich komórkach pojedyncze białka typowe dla wirusa. Reagujący na szczepionkę układ immunologiczny wytwarza odpowiedź, która uniemożliwia namnażanie się wirusa i w ten sposób chroni przed chorobą. Szczepionki wektorowe do wywołania odpowiedzi immunologicznej przeciw danemu wirusowi wykorzystują fragmenty innych wirusów, zmodyfikowanych w sposób minimalizujący ryzyko zakażenia. Mogą to być np. wirusy, które nie powodują zakażenia u człowieka. W etapie pracy nad szczepionką przeciwko COVID wykorzystano adenowirusy atakujące wyłącznie szympansy. Każdy, kto ma możliwość, powinien skorzystać z bezpłatnego programu szczepień przeciwko COVID-19. Ja, jako lekarz, jestem zdecydowany. Zdecyduj się i ty. Zgłoś się na szczepienie. Na dzisiaj to już wszystko. Po więcej wiedzy zapraszam do kolejnego odcinka 90 sekund o zdrowiu. Szczepionki podjednostkowe zawierają oczyszczone białka wirusowe, które dostają się do komórek prezentujących antygen, a następnie wykorzystują je do wytworzenia specyficznej odpowiedzi immunologicznej organizmu.